Elo, 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 kolejny film z satysfakcją, czyli spróbuj nie być usatysfakcjonowany. Challenge 2047, jeszcze nie wiem jak nazwę ten film, tytuł macie pewnie. Moi drodzy, jeżeli tego typu filmy spodobają wam się na tym kanale, tak ja dalej nagrywam w bluzie Moro, bo wróciłem świeżo z poligonu, byłem w Żabce po świętach znaleźć świeży chleb. Nie udało się, także byłem na wojnie, walczyłem. Jeżeli ten filmik wam się spodoba, zostaw oczywiście mistrzowską łapeczkę. Możesz już teraz, możesz na przykład pod koniec filmu. Jak spodobają ci się jakieś momenty z tego filmu, które na przykład chciałbyś napisać. Minuta 26, słychać strzały. No nie wiem, takie popularne w 98 roku, kiedyś się pisało, słychać strzały. Nieważne, tak było kiedyś. W 2010 właściwie, po 2010 to nie ma znaczenia. Zobaczmy, czy będziemy tak samo usatysfakcjonowani jak inni ludzie, którzy oglądali ten film. Bo było ich 1 247 000, tyle ludzi jest usatysfakcjonowanych. Boże, jak to dobrze usatysfakcjonować tyle ludzi. Pokaż mi te taśmy. Oj, przepraszam, dobra. Okej, czyli tak. Na rolkę nakładanie taśmy, świetnie. To, no i to jest satysfakcja, to można nazwać. Czyszczenie prawdopodobnie jakichś filtrów. Ewentualnie zabezpieczanie ich po prostu. Krojenie sera, czy to tofu. To są jakieś rogi nosorożca? O Boże, szkoda rogu. One są puste w środku? Boże, myślałem, że są pełne. No nieźle, czyli są dość wymagające. Okej. Tutaj mamy rzeźbienie w zębach? To są zęby czy jakieś... Profilowany grzebień, ale fajnie. No to już widzieliśmy wcześniej, we wcześniejszym filmie, we wcześniejszym wideo, chociaż tutaj troszeczkę widać, że to jest jakieś... Jakieś japońskie, jakieś chińskie. O2 nails, robienie paznokci. Dobrze, czy wyciągniesz... O nie, paznokcie 3D, czyli jakbym chciał zrobić sobie na przykład wróżbitę Macieja na paznokciu, to wystarczy, że go wsadzam do środka i wiecie jak jest. No dobra, czy to są jakieś chyba papryczki chili, tak mi się wydaje, chociaż w różnym kształcie. Ale i tak je da się wyhodować, spokojnie. Tutaj mamy... Perpetuum mobile. Perpetuum mobile, jeszcze jakby się samo ładowało. Myślę, że już ktoś wymyślił perpetuum mobile. Czyli coś, co teoretycznie samo w sobie wytwarza energię. Brawo. Piękna kokarda. Przecież proste. Przecież ja tak robię ze sznurówkami w butach na rzepy. Proste, przecież to jest normalna sprawa. No pięknie, dobra, czy to jest jakiś makaron? Czy gościu rozwa... Co oni robią? O, sypki? Co to za robaki? Nie, to będzie makaron. To będzie... O, czy to jest cukinia? To nie jest cukinia. Co oni tworzą? Są jakieś... Owoce? Nie ma pojęcia, co to było. Tak mi się wydaje, że to jest chleb, to może być wszystko. Jak znam Chiny, czy ja... Ciasto, no tak, ciasto na chleb. No, znaczy o to mi chodziło, tak? Ciasto na chleb. Okej, dalej. Mamy wspaniałą rzeźbę z drewna, która w środku też jest sama w sobie perpetuum mobile i się kręci. Jeśli to jest satysfakcjonujące... Robienie sprężyn! Brawo! Idealnie, później na tym śpisz! Ty, zamknij jednym strzałem, taki cwaniak, jesteś jednym strzałem, to trzeba było zamknąć. No dobra, czy to jest imbir? Czy to jest złoto? Piękne! Przecież miałeś wzór do tego, to co w tym satysfakcjonującego? Come on! Szlifowanie kuli! Gościu, wyszlifować ci kulę? Jakkolwiek to brzmi. Ściąganie warstw chyba. To ona była matowa, a po wyszlifowaniu była... Nie, 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 to jest jakiś fake. To by było za ciężkie, żebyś to przesunął, gościu. A, jakieś wejście do domu, rozumiem. Czyli tam mieszkasz. Świetnie. Czy to wylatuje z tego? Średniowieczna forteca, tak? I zrobił się z niej zamek, proszę bardzo. Ludzie nie znają granic, naprawdę. O, panie pomarańczy, już były wcześniej pomarańcze. Chyba naprawdę zaraz skoczę gdzieś na stację benzynową, żeby zrobili mi sok ze świeżych pomarańczy. Proszę bardzo, carpaccio z pomarańczy. Można carpaccio, czyli bardzo cienko pokrojone coś. Nigdy nie jedzcie carpaccio z dzika. Bo dzik to jest praktycznie mięso, którego nie wolno podawać na surowo. A to jest zazwyczaj surowe rzeczy. Koktajl? Czy to były kulki zapachowe? Czy bardziej żurawina? Czy bardziej żurawina to była... Ziomuś, właśnie, on tu kroi pomarańcze i... Dobrze, dobrze, co z tego zrobisz? Jak się nazywa ten owoc różowy, ten fioletowy? Coś mi się kojarzy. To nie jest pitahaya, nie pamiętam zresztą, dobra, nieważne. Fugowanie narożników. I to najlepiej w kolorze takim bardzo zbliżonym do materiału. W ten sposób konsumujesz miód? Wiesz, ile biedne pszczoły musiały na to kwiatów nazwiedzać, nazdradzać, skakały z kwiatka na kwiatek, a ty żresz ich miód? Gościu, sam sobie skacz z kwiatka na kwiatek najpierw. Tutaj mamy... Pompowanie balonów. Boże, tak powstają walizki chyba. A to co? To jest pasztetowa? Wydaje mi się, że to jest pasztetowa w środku. Piękny kwiat z pasztetową. Jedliście kwiaty z pasztetową? Dobra, magiczne drinki. Ulałeś. Niestety ulałeś. Każdemu się zdarza. Szczególnie niemowlakom. Niemowlaki ulewają. No, ale powiem ci... Co? No nie, no to już niemożliwe. Naprawdę? To, co ty tam wsadziłeś, zimnego ognia? Obieraczka do jabłek. No to znamy. I przy okazji robi się z tego taka serpentynka. Świetne.
To jest bardzo fajna rzecz i o, to też już było, to były taśmy, to było na samym początku. Tutaj mamy bombę atomową, na pewno to jest Japonia albo Korea, właściwie Korea Północna, a w środku... Niekończąca się zapałka? Być może. Produkcja żelek na skalę masową i to nożem, który jest podpisany. Produkcja żelek na skalę masową, tam tak pisze na nożu, naprawdę, nie żartuję, znam japoński. Jestem japonistą. Jak się nazywa osoba, która zajmuje się japońskim na co dzień? To jest ta siekiera, którą kroił prawdopodobnie te żelki, tak? Ojojoj, lepiej do niego się nie zbliżać. Ma żarty ostre jak niektóre teściowe. Nieważne. Dobrze. Co kropelka sklej? To czemu to takie zardzewiałe? To takie ma być? Dobrze. Pokaż mnie to. Tak szybko działająca. To jest japońska kropelka, co mogę powiedzieć? Jak obuchem. O, jak niszczyć cegły? Na swoim bucie? Takie dobre buty masz? Palestyńskie cichobiegi niezniszczalne. To są chyba, nie wiem, pod ciśnieniem. To jest opona, to jest but z opony zrobiony. To nawet, to też nie było satysfakcjonujące, to było dziwne. Nie wierzę, że to zakryjesz. I zleje się z... Prawie się zlało, ale jeden z lepszych sposobów przywracania renowacji mebli. Bejcą jakąś. Nie. Nie wierzę. No to było świetne. Czajcie to? No genius, praktycznie identyczne, no wiadomo jakaś tam różnica jest. Gościu, który próbował dotknąć lawy. Czy to będzie żywą stopą? To tyle? I czemu wyłączyliście dźwięk? Czy tam jest za dużo przekleństw? Spalił trochę podeszwę, chociaż te buty były... Jakby to zrobił w balerinach, to jakby nie ma już palców, okej? Krojenie sera! Proszę bardzo! Cheddar z uszu, no bo wiecie, sery pleśniowe, zazwyczaj ser, no musi dobrze dojrzeć, musi być delikatnie spleśniały. No i co? Całkiem fajny tak wygląda w środku. Zamień go na prawdziwego Range Rovera. To jest chyba albo Discover, albo Evoque. Może 2017, ale konkretne autko. I trzeba mieć naprawdę małe paluszki, żeby to wszystko zrobić. Powinien być otwierany z dołu, migniesz dwa razy nogą, się otwiera. Oh yeah! Naprawdę pięknie odwzorowany samochód. Nie wiem, gdzie się tym skręca. Naciskasz na światło i skręcać samochód? Piękne schody. Czy to była satysfakcja? Nie, to była głupota. Zrób wreszcie te schody. Okej, krojenie czegoś. Ale czego i dlaczego? Czy to była... Czy to jest jakaś chińska chałka? Z migdałami? Boże, bardzo ładnie wygląda. Zjadłbym, na pewno jakbym był w jakiejś restauracji, to bym to zjadł. Włosie! Czy to końskie włosie w twoim nosie? Być może, bardzo ładnie to wygląda. No i to idzie i tak na masową produkcję, to są pewnie te pędzelki takie do twarzy dla kobiet. Kobiety się bardziej na tym znają. Okej, okay. A to jest do pudrowania. O, proszę bardzo, tak jak myślałem. No, nie mam pojęcia, co to jest i do czego to może służyć. To też pewnie Chiny albo Japonia. No i tam się potrafią bawić. Czy widzieliście, gdzie na waszym usiedlu Janusze wyszli z okien i wystawili petardy przez okno i... A tutaj każdy się zsynchronizował. Nie no, wiem, że to jest oczywiście przygotowana jakaś pirotechniczna sprawa, aczkolwiek w Polsce takie coś by było bardzo fajne. Na pewno odbiłoby się szerokim echem. Tym bardziej, że jesteśmy po nowym roku, okej? Kolejny pierożek. Świetnie, panie pierożku. To nie jest... Co to jest? W środku coś z tego wyskoczyło, to nie jest satysfakcjonujące, to było straszne. Po co to sklejasz i jaki miało sens wsypywanie tam marihuanę? Po co to zalegalizować w butach? Po co to... I patrz się skleił, to po co to tam zostawiłeś? Nie rozumiem. Że tak klej dobrze trzyma, nawet na piasku? Chyba o to chodziło. Okej. Granitowa albo jakaś... marmurowa kula? Po co ten gość ją turla, jak ona sama się turla? Po co turlać turlającą kulę? To jakby nie ma sensu. Jeszcze cała z wody jest. To miało być też satysfakcjonujące, tak? Okej. Ani się nie satysfakcjonowałem. Ciężkie słowo. Proszę bardzo, mamy... Czy to był samolot na słonecznik? To jest granat. A w środku... mózgi małych granatów. Znowu pomarańcze, no nie... Pójdę do tego sklepu za chwilę, na pewno pójdę. Nie ma opcji, muszę iść do sklepu. O Boże! Co to za ludzki szrek? Miód z uszu wyciągać? Gościu, z tego świeczki nie zrobisz, chociaż było całkiem nieźle. O kurde, ziemniak TV to robił, na pewno to robił, jeszcze to piankami obłoży. Ziemniak, to jest taki gościu. I pianki to mam dzięki niemu u siebie w pokoju, dzięki ziemniakowi właśnie. W sensie oglądałem u niego, jak to mniej więcej wygląda, jak to sobie zrobić. Teraz wiecie właśnie, że mam takie. Zresztą śledźcie mój Instagram, wiecie jakie mam pianki. Czy to jest jakiś nowy Lil Pump? Ktoś się farbuje na... Pokaż twarz jego, ja będę wiedział, kto to jest. Czy to jakaś Grażyna? Nie rozumiem większości z tych filmów. Leje miód po kielichu, no i co? To jest satysfakcjonent dla ciebie? O, panie! O! Co ty mówisz? Nie spal mikrofonu, bo szkoda. Rode, test mikrofonu, Rode. Działa? Działa.
ludzie rzucać pieniążki tam. No tak, to są artyści właśnie, wspaniałe, o chłopie. To jest Hideo Kojima, puszczanie ogni pirotechniki, no. Okej, to są jakieś... nie jest to hałwa, nie pamiętam jak to się nazywa. No nie, hałwa to jest taka... jeszcze z jakimiś bakaliami w środku, ale jazda. To też już było, bardzo podobne zresztą. No pięknie. No pięknie. No i co? Kręcisz to? Rozkładany stół z Ikei, takiej chińskiej, rozkładany i składany, ale ładne. Ale ładne, chciałbym taki stół w domu. Ile on kosztuje, gdzie go kupić? Gościu se parówę wyciska przez folię. To nie wygląda dobrze i nie zjadłbym tego. Szalik z włosów. Można? Proszę bardzo. I do tyłu pewnie. Piękna broda, bardzo wikingowa. I do tyłu. Kozak. Trochę wyglądał jak predator, ten mały, w sensie taki obcy. Koniec filmu! Dlaczego tak krótko? Chociaż nawet nie krótko. 15 minut to trwało? Ja nawet nie wiem, kiedy te 15 minut zleciało. To jest niepojęte. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie mega satysfakcjonującego wideo. Bardzo ciężkie słowo. Kto się usatysfakcjonował, pisze hashtag satysfakcja w komentarzu i może powiedzieć, które momenty podobały mi się najbardziej. Wikingowa broda z włosami na tyle było całkiem ciekawe, nie? I to tyle ode mnie, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów na moim kanale, dajcie znać w komentarzach, oczywiście łapeczką w górę, powiedzmy 13273 łapki, pojawią się kolejne filmy na moim kanale. Tymczasem żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale. Łokieć, na razie mistrzowie.